całe lustracje są jednym wielkim świętem, ale faktem jest, że koncert laureatów ankiety czytelników kwartalnika Twój Luz, ankiety Blue Stop, już od wielu lat jest elementem programu lustracji. No jest to koncert niepowtarzalny, jedyny w sobie, ponieważ jest to jedyna ankieta w Polsce tego typu, więc honorowanie środowiska bluesowego no jest tylko tutaj sfokusowane. Idea jest nasza taka, żeby w koncercie brali udział wyłącznie zwycięzcy. Rozkrycie roku, Amelia! Czuję się wspaniale, bardzo fajnie było, w ogóle jest taka ciepła energia publiczności, to się jednak mocno na scenie czuję. No jestem zaszczycona jeszcze z Bartkiem Szopińskim, Michał Kielak, więc bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Ja się bawię wyśmienicie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że to jest za każdym razem nowe wyzwanie, bo chociaż ja mam przyjemność być tutaj już któryś rok z rzędu, to często muzycy się po prostu wymieniają. I w tym roku miałem dopiero dzisiaj przyjemność poznać między innymi Amiję, która jest odkryciem roku, przesympatyczną kobietę, która ciekawie śpiewa i to jest fajna okazja. Nie mamy takich okazji za często, żeby się spotkać i zrobić coś razem, a gala zawsze jest takim miejscem, które nas jakoś tam łączy. Widać po publiczności, że gala ma swoją już taką ugruntowaną publiczność, która się tu zjeżdża w najprzeróżniejszych zakątków Polski. Chorzów jest gościnny dla bluesa, Śląsk jest gościnny dla bluesa. No i to jest taka kolebka całego tego gatunku i trudno tutaj nie wracać z przyjemnością. Takich miejsc, które mają kilka festiwali w roku o profilu bluesowym jest bardzo mało. Mogę powiedzieć nawet, że bardzo mało na świecie. I tym bardziej Chorzów i Śląsk, muszę powiedzieć jedno i drugie, bo to się łączy, są naprawdę jasną gwiazdą. Przyjechałam wczoraj, dzisiaj specjalnie po śniadaniu poszliśmy zwiedzać, bardzo mi się podoba, że taką piękną pogodę mieliśmy, więc no, być w takiej stolicy bluesa jako nowe odkrycie na scenie polskiej, no świetnie. Precious being.